Damian, zostaw, co pokażesz na filmiku? Nie wiem. Już. Pojadę się w brówek. Tak. Z tyłu się ustaw, bardziej może. Dzień dobry. A nawożenie borówki to posypowe czy w fertygacji? Rodzi się pytanie. I to nawet takie omawiane na konferencjach z różnymi doświadczeniami, z różnymi dawkami tych samych składników, ale na przykład w formie posypowej albo w formie fertygacji. Czym jest fertygacja, czym jest nawożenie posypowe, jakie są specyfiki jednego i drugiego, jakie są wady, zalety i czy można stwierdzić, że któreś jest lepsze? O tym w tym odcinku. Czym jest nawożenie posypowe? Nawożenie posypowe jest to podanie wszystkich sypkich nawozów, zarówno w postaci granulki, jak może w jakiejś tam mniej granulowanej czy jakiejś proszkowanej postaci, ale wszystkich sypkich nawozów na naszą uprawę istniejącą, to będzie wtedy nawożenie pogłówne na samej górze. No i przed założeniem plantacji to będzie jakieś nawożenie, które możemy sobie wymieszać z na przykład podłożem w rowku w przypadku borówki. A fertygacja to jest podawanie wszystkich nawozów rozpuszczonych w wodzie, podanej to już w formie pożywki, nie wody, bo tam często jeszcze obniżamy sobie pH albo regulujemy pH jak trzeba. Także to jest fertygacja. No. Jakie są strategie nawożenia generalnie w takich sadach towarowych? No mamy albo formę fertygacji, że dajemy wszystko tylko w fertygacji, albo formy posypowe, że dajemy wszystko tylko posypowo, no i forma mieszana, czyli trochę fertygacja, trochę posypowo, zależy od tego, co nam aktualnie pasuje w tych konkretnych warunkach. W przypadku nawozów posypowych bazujemy głównie na analizie gleby. Czyli to, co mamy w glebie, robimy sobie po zbiorach, na przykład jesienią analizę gleby i wtedy na bieżąco mamy czas, żeby uzupełnić sobie potas, fosfor, azot wczesną wiosną dajemy w postaci tam siarczanów i tak dalej, później jakieś wieloskładniki. Także to wszystko robimy na analizie gleby. Jeśli chodzi o fertygację, to w przypadku fertygacji głównie bazujemy na analizie wody. Jakby analiza gleby też jest w porządku. Dobrze jest wiedzieć, co mamy w środku, tam w podłożu, ale w przypadku fertygacji bazujemy na analizie wody, bo z analizy wody musimy wyciągnąć sobie kilka informacji. Po pierwsze, jakie mamy EC, czyli jakie mamy zasolenie. Zasolenie to jest z angielska electroconductivity, czyli przewodność elektryczna. Im więcej mamy składników rozpuszczonych w wodzie, tym bardziej przewodzi ta woda prąd. Czyli na tej zasadzie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy w tej wodzie jest już dużo związków rozpuszczonych, czy nie. Generalnie przyjmuje się, że jak woda ma, taka bazowa woda wyciągana z jakiejś studni czy z jakiegokolwiek innego źródła, jeśli ma EC powyżej 0,7, to nie jest brana pod uwagę, jeśli chodzi o fertygację, ponieważ na dzień dobry ma zbyt duże zasolenie i później nie mamy zbyt dużego pola do popisu, jeśli chodzi o ułożenie dawek do fertygacji. Oprócz tego sprawdzamy sobie pH wody, żeby po prostu wiedzieć, na czym bazujemy. I do obliczenia tego, jak mocno musimy zakwasić wodę, no bo wiemy, że pH jest na przykład tam 7,4, czy niektórzy mają może nawet pod 8. Żeby wiedzieć, jak mocno zakwasić wodę, musimy znać z tej analizy wody również... Bo pH mówi nam tylko, czy mamy wyższy, czy niższy odczyt. Ale to nie jest tak, że jak mamy pH na przykład 7,5, to znaczy, że zawsze, żeby 7,5 obniżyć do jakiejś tam zawartości, na przykład 5,5, to zawsze musimy dać tyle i tyle tego i tego związku. To jest oczywiście bzdura. Jeśli mamy z kilku różnych miejsc Polski pobraną wodę i ta woda ma zawsze takie samo pH, na przykład 7,5, to nie jest tak, że w każdym miejscu w Polsce każdą wodę jesteśmy w stanie w ten sam sposób zakwasić, bo od tego zależy ilość jonów HCO3. Jeśli mamy tę ilość jonów HCO3-, to później z prostego, w miarę prostego wzoru jesteśmy sobie już w stanie wyliczyć ilość kwasu do tego, żeby odpowiednio zakwasić naszą pożywkę, bo tu już będzie szła oczywiście pożywka, jeśli rozpuścimy w tej wodzie nawóz. Także mamy już EC, mamy pH, mamy HCO3-. Co jeszcze do tego może być potrzebne? Bardzo dobrze, jeśli przy okazji wody wodociągowej będziemy wiedzieć, ile jest chloru. I jeśli mamy jakąś wodę głębinową, to z głębinówki dobrze byłoby wiedzieć, jaką mamy zawartość żelaza. A czym zakwaszamy taką wodę do fertygacji? W trakcie sezonu, generalnie od początku sezonu, możemy jechać kwasem azotowym, a później już po zbiorach, żeby przypadkiem ten azot w tym kwasie azotowym nie pędził nam roślin, to robimy sobie kwas ortofosforowy. Zróbmy sobie teraz taki podział. Fertygacja, nawożenie posypowe, jedno i drugie, plusy i minusy. Czyli jak mówił nasz były prezydent, plusy dodatnie i plusy ujemne. Z nawożeniem posypowym możemy sobie bez problemu wjechać w pole w momencie, kiedy mamy odpowiednio wilgotną ziemię, co jest dobrym plusem na przykład w trakcie wiosny. Z nawożeniem posypowym mamy wygodę, jeśli chodzi o wjechanie tutaj wczesną wiosną, szczególnie w przypadku takiej zimy i takiej wczesnej wiosny, jak mieliśmy w tym sezonie, czyli dosyć dużo wody. Jeśli mamy odpowiednio wilgotne podłoże, mamy wczesną wiosnę, nawet czasami w niektórych miejscach, w jakichś dołkach może woda stać, nie ma co wjeżdżać z fertygacją, bo zalejemy korzenie i korzenie zgniją. Także tutaj wjeżdżamy z nawożeniem posypowym, wtedy te granule trafią na wilgotne podłoże, dość szybko się rozpuszczą, dość szybko będą dostępne dla korzeni
i nie będziemy zalewać dodatkową wodą tych korzeni. Warto jeszcze wspomnieć o jednym aspekcie, o którym tutaj na rynkach to ja się wypowiadam w przypadku borówki praktycznie za każdym razem. No może nie za każdym, dlatego mówię praktycznie. Niektórzy przychodzą i mówią, ja jak robię sobie dołki pod borówki, to żeby nie podlewać tak mocno, to sobie folią wykładam ten rowek i tam dopiero sypię podłoże i w to dopiero sypię borówkę. To jest oczywiście bzdura, bo w momencie, kiedy mamy naprawdę mokry rok i naprawdę dużą sumę opadów, to my sobie zalewamy system korzeniowy. Przykro mi to powiedzieć, ale regularnego podlewania w momencie, kiedy jest sucho, nie zastąpimy sobie żadną folią pod borówką. No nie ma takiej opcji, choćbyśmy, nie wiem, jak chcieli. Folia pod borówką będzie zawsze problem, bo jak już to posadzimy, a przyjdzie moment jakichś dużych ulewnych deszczy, to roślina zacznie przymierać i nikt nie wpadnie na pomysł, że to przez to, że korzenie zgniły. Mogę? Tak. Oczywiście to, że z nawożeniem posypowym możemy wjechać, kiedy mamy wilgotną glebę, to jest oczywiście plus. Jego naturalnym minusem jest to, że kiedy mamy w trakcie lata dość suchą pogodę, to nie wjedziemy z nawozem posypowym, bo ten nawóz będzie po prostu leżał, nie będzie wnikał do podłoża i nie będzie pobierany przez system korzeniowy. I tu wjeżdża fertygacja. I to jest największy plus fertygacji, że w momencie, kiedy mamy suszę, jesteśmy w stanie w podlewaniu podać rozpuszczone w wodzie nawozy, które błyskawicznie praktycznie dotrą w system, obręb systemu korzeniowego i dość szybko zostaną pobrane przez korzenie w porównaniu do nawożenia posypowego. Jeśli chodzi o nawożenie posypowe, to nawożąc posypowo dookoła całej rośliny, my wspieramy rozwój systemu korzeniowego dookoła rośliny, co w przypadku fertygacji nie musi tak wyglądać. My w przypadku fertygacji mamy sobie, powinniśmy mieć dwie linie, ja mam jedną, ale powinna być linia z jednej strony, z drugiej strony borówki i podawanie wody ze składnikami pokarmowymi tylko i wyłącznie przez te dwie linki będą powodować, że korzenie nie będą się między tymi linkami za bardzo rozwijać, tylko będą jak najszybciej rosły na bok albo na dwie strony, jeśli mamy dwie linie, ale nie będzie to równomierny rozrost systemu korzeniowego, bo po co korzenie mają rosnąć w miejsce, gdzie nie ma składników pokarmowych. Także fajnie, jeśli mamy przy fertygacji dwie linie, bo jeśli mamy jedną, to ja tego osobiście nie widziałem, ale znam przypadki ludzi, którzy to próbowali w przypadku starszych roślin, to widzieli, że jeśli mamy jedną linię, to system korzeniowy istotnie rozwija się tylko z tej strony, gdzie mamy linię z nawożeniem, a z drugiej strony nie. Jeśli chodzi o system nawożenia posypowego, to tutaj mamy ten problem zlikwidowany, ale oczywiście oprócz składników pokarmowych korzenie rozwijać się będą również w kierunku wody, także nadal tutaj dobrze, żeby te dwie linie były. Także jeśli mamy jedną linię, to trzeba naprawdę, naprawdę dobrze pilnować podlewania. Minus nawożenia posypowego. Nawożenie posypowe nie sprawdzi nam się w momencie, kiedy mamy rząd wyłożony jakąś włókniną. Na przykład agrotkaniną czarną czy białą. Teraz już mamy różne warianty. Kiedyś to była tylko czarna, w tej chwili jeździmy już taką szarą, białą. Nie sprawdzi nam się nawożenie posypowe, kiedy mamy tkaninę, bo po prostu ten nawóz nie trafi do ziemi, albo trafi jakaś tylko część, reszta zostanie zwiana przez wiatr, albo zleci z tej górki, bo zazwyczaj robi się to na jakichś zagonach. Jeśli mówimy o fertygacji, to w przypadku ochrony przed chwastami agrotkaninowej, to możemy bez problemu sobie podawać nawozy w podlewaniu, nie ma tu żadnej trudności, tylko jest wtedy sprawa znowu, czy dajemy sobie nawodnienie na tkaninie, czy pod tkaniną. Jeśli dajemy na tkaninie, to mamy tutaj takie plusy, że możemy kontrolować wydatek wody, czyli patrzymy, czy z jakiegoś emitera leci, czy nie leci. Druga sprawa jest taka, że linie na wierzchu agrotkaniny mogą być stanowić takie ciekawe źródło zainteresowania dla ptaków. Ja tego nie doświadczyłem, a mam nie linie takie sztywne, tylko taśmy. Nie doświadczyłem tego, ale znam przypadki ludzi, którzy mówili, że jak już ptaki się uparły na picie wody z tych linii, to po prostu dziurawiły linie. Jeśli mówimy o położeniu tych taśm pod agrotkaniną, no to tutaj mamy plus, bo nam te ptaki nie podziobią, ale znowu mamy minus, bo jak wejdą nornice, to nie damy z tym rady i będziemy tylko chodząc po jagodniku słyszeć syczenie. Tu będzie syczeć, tam będzie syczeć, tu będzie przegryzione, tam będzie przegryzione. Oprócz tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jakiś emiter nie zapchał się i na przykład nie podaje wody. I to będziemy niestety, ale widzieć dopiero, kiedy będziemy mieć zasuszoną roślinę. Oprócz tego, jeśli te emitery będą nawet nie tyle pod tkaniną, co może nawet przykryte troszeczkę ziemią, to jest duża szansa, 50%, na to, że korzenie borówki mogą nawet troszeczkę wrastać tutaj w te emitery i też je będą po prostu zapychać. Co będziemy dalej sobie mówić? Jak wygląda taka kwestia fertygacji w takim sadzie profesjonalnym, czy właściwie w jagodniku profesjonalnym? Jeśli mamy rozpiskę od jakiegoś doradcy, albo sami jesteśmy w stanie to ogarnąć, że wiemy na przykład, że w tej fazie, czyli na przykład mamy teraz początek zbiorów albo po kwitnieniu, w tej fazie powinniśmy zużyć tyle i tyle nawozu na hektar na tydzień, to mamy teraz takie pytanie,
czy ten nawóz powinniśmy podać na przykład w pierwszym podlewaniu w tym tygodniu, czy ten nawóz rozłożyć sobie spokojnie na cały tydzień, na przykład na te 3-4 podlewania w tygodniu. I tutaj strategie mamy różne w zależności od tego, jaki mamy sezon. To znaczy, jeśli mamy mokry sezon, to oczywiście zmniejszamy ilość dawki, którą dajemy wody na hektar, no to wtedy dajemy troszeczkę stężone te nawozy, możemy sobie to rąbnąć na jeden strzał, tak, w tak zwaną żyłę. Tutaj te linie się często mówi tak w gwarze takiej jagodnikowej, że to w żyłę się daje. Także jeśli mamy naprawdę mokry sezon, to możemy to podać w żyłę na raz i nic z tym nie zrobimy złego. Ale jeśli mamy dosyć suchą pogodę, no to możemy sobie rozłożyć to nawożenie bez problemu na te 3-4 podlewania w ciągu tygodnia. I mamy też taką strategię, że albo podajemy wszystko na tydzień, albo ten nawóz sobie dzięki dozownikom czy dzięki mikserom nawozowym podajemy pod konkretne EC. To, o czym powiedziałem już na początku. Żeby nie przekroczyć sobie jakiegoś danego EC, czyli danego poziomu zasolenia, po to, żeby nie uszkodzić korzeni. I mamy przy podawaniu tej fertygacji, mamy różne sposoby, jak to robić. Pierwszy, najprostszy sposób to jest po prostu bierzemy sobie zbiornik 1000 litrów, rozpuszczamy sobie na gotowo ten nawóz w takiej ilości, w jakiej powinien być na tę ilość, objętość 1000 litrów. Puszczamy to sobie bez problemu w żyłę, mamy problem załatwiony, nic, nie mamy możliwości przepalenia roślin, bo wszystko jest na gotowo rozpuszczone w tej tysiączce. Kolejny sposób to jest dozownik i mikser nawozowy. Dozownik to jest taki element na drodze przepływu wody, który wraz z przepływem wody rusza takim tłoczkiem i zasysa sobie jakiś procent, na przykład 1%, na przykład 0,5% z jakiejś beczki stężonego nawozu. I tutaj dobrze jest mieć jakieś urządzenie do mierzenia EC, czyli na przykład albo na końcu linii sobie odkręcić tę linię i do szklanki zlać i sprawdzić, jakie jest EC, albo sobie podłożyć i czekać, aż nakapie, chociaż to troszeczkę jest czasochłonne, ale jeśli nie przeliczymy tego dobrze, to może być tak, że na przepływającą wodę ustawimy źle pobieranie tego stężonego nawozu i możemy sobie troszeczkę przypalić korzenie. Jeśli chodzi o miksery nawozowe, to mamy większy margines błędu, bo tam są wszędzie cewki, wszędzie są jakieś EC-metry, pH-metry, wszystko nam pokazuje komputerek, my sobie tylko zadajemy i ewentualnie możemy sprawdzić, czy dobrze działają urządzenia pomiarowe, to możemy sobie raz na jakiś czas sprawdzić, faktycznie do jakiejś szklaneczki, pudełeczka zlać i sprawdzić jakimś podstawowym EC-metrem, czy EC i pH nam się w miarę zgadza. Ale tutaj mamy no, niestety większe koszty przy tym mikserze, no ale powiedzmy większą dozę bezpieczeństwa. Może, chociaż i tak trzeba to sprawdzać. Z ciekawości, jak to wychodzi w takim przypadku podlewania takiej dosyć rozrośniętej kwatery hektarowej borówki w sezonie, kiedy mamy gorąco. No może to wyglądać nawet tak, że w ciągu tygodnia damy od 70 do 100 metrów sześciennych wody. I przy okazji w tym możemy sobie rozpuścić jakieś składniki pokarmowe. Także na hektar 70 do 100 metrów sześciennych. Metr sześcienny, przypominam, 1000 litrów. Prosta matematyka. Troszeczkę tego schodzi, ale rośliny muszą rosnąć. I muszą mieć dosyć ładne, dosyć duże przyrosty co roku. Po to, żeby na bieżąco co roku mieć pewność owocowania na dosyć przyzwoitym poziomie. Długo jeszcze? Nie. No już, już, już. Oj. Masz. Podsumowując, każdy ze sposobów, zarówno fertygacja, jak i nawożenie posypowe, ma swoje plusy i minusy i ma swoje zastosowanie w konkretnym przypadku. Czyli jak mamy bardziej suchy sezon, posypowe nawożenie tutaj się nie sprawdzi, szkoda pieniędzy. Lecimy z fertygacją. Jak mamy dosyć mokre, fertygacją nic nie zrobimy, jak tylko zalejemy sobie korzenie i potencjalnie zgnije nam część korzeni. Lecimy z nawożeniem posypowym. Ale mamy coś takiego jak programy nawożenia borówki i ja chciałbym Was serdecznie zachęcić do sprawdzenia programu nawożenia borówki od firmy Yara, ze współpracy, którą ten film jest realizowany. Mogę już? Mogę? Jeść? Nie. Nie, no nagrywać. W tej chwili ja już jestem po takim drugim, mocniejszym zbiorze. Tutaj to jest odmiana Blue Crop. I zgodnie z systemem nawożenia od kalendarza z Yary, teraz powinna iść Superba Blue i Krystalon Brązowy w fertygacji. Także polecam Wam do sprawdzenia program nawożenia borówki od firmy Yara. Filmik kończymy trzecimi zbiorami. Mam nadzieję, że ten mini wykład Wam się spodobał. Jeśli jesteście zainteresowani kolejnymi tego typu materiałami, zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. I do zobaczenia. Co robi Damian, gdy montażysta szykuje mikrofon do nagrywek? Smaczne chociaż? Zarąbiste. Co?